Artur Molenda, TVN24. Panie rzeczniku, może ze względu na ograniczenia, które tu panują, jedna osoba na jedną redakcję może wejść do tego pomieszczenia. Może warto jednak dopuszczać większą liczbę pytań od dziennikarzy. Panie redaktorze, standard jest jedno pytanie na jedną redakcję. Dlatego propozycja chyba od nas wszystkich, że warto to zmienić. Panie premierze, kto był inwigilowany Pegasusem? Ile osób było inwigilowanych tym systemem? Bo doniesienia, które pojawiają się w przestrzeni medialnej o osobach, które były po raz pierwszy inwigilowane tym systemem, no śmiem wątpić, że są powiązane z kartelami narkotykowymi albo grupami terrorystycznymi. Czy nie warto powołać komisję sejmową, która by to po prostu wyjaśniła? Szanowni państwo, przede wszystkim trzeba podkreślić to, że każdorazowo, raz jeszcze to chciałbym uwypuklić, każdorazowo zgoda na używanie jakichkolwiek systemów operacyjnych o charakterze sprawdzania, weryfikacji ma zgodę sądu. Cóż więcej tutaj do tego można jeszcze dodać? Każde poważne państwo musi w swoich służbach posiadać systemy, które pozwalają zapobiegać różnym kryminalnym, potencjalnym kryminalnym lub innym działaniom, które no, są na szkodę państwa lub na szkodę obywateli. To jest chyba normalne. Każde poważne państwo posiada takie systemy. W związku z tym trzeba się zastanowić nad procesem. Czy proces, gdzie prokurator lub służby policyjne pytają sąd o możliwość użycia takiego systemu i tylko wtedy, kiedy taka zgoda sądu jest, stosują ten system. Czy taki proces jest w porządku, czy nie w porządku? No, gwarantuję państwu, że w porównaniu do standardów innych krajów, wielu innych krajów, jest to bardzo wyśrubowany standard korzystania każdorazowo ze zgody sądu. Czyli, szanowni państwo, ja rozumiem dążenia opozycji, dążenia niektórych mediów do tego, żeby zrobić taką burzę w szklance wody, żeby wywołać na siłę temat. Ale chyba to, co powiedziałem, każdorazowa zgoda sądu na to, czy w danej sprawie wobec danego obywatela, takiego czy innego, z takiej czy innej opcji politycznej, bo pojawiły się na przykład głosy, że również z naszej opcji politycznej są tutaj osoby kontrolowane. Bardzo dobrze. To świadczy tylko o tym, że nasze służby są obiektywne i działają bez żadnych jakichkolwiek wcześniejszych, że tak powiem, uprzedzeń wobec tej czy innej opcji politycznej. Tak przecież powinno być. A decyduje sąd o tym. Co tutaj więcej można dodać? Proszę bardzo. Czyli bez komisji, panie premierze. Panie redaktorze, proszę bardzo, RMF.